przyjrzymy się temu pierwszemu czytaniu z księgi proroka Jonasza, żeby zrozumieć prawdziwy, głęboki, taki duchowy sens postu. No i znamy historię Jonasza. Jonasz idzie do Niniwy. Niniwa zaś była miastem bardzo rozległym i tutaj policzony jest dystans na 3 dni drogi. Czyli to na pewno jest bardzo dużo kilometrów. Począł więc Jonasz iść przez miasto i tutaj jest ciekawe, 1 dzień. A to były 3 dni drogi, ale już 1 dzień bardzo wiele, wszystko zmienia w tym mieście. Wystarczył 1 dzień. I wołał, jeszcze 40 dni, a Niniwa zostanie zburzona. No to jest, można bardzo daleko iść w interpretacji tych 40 dni. Tyle trwa Wielki Post. Jezus mówi, zburzcie tę świątynię, a ja w 3 dni odbuduję ją na nowo. Mówiąc o swojej męce. Męka Jezusa to było zburzenie świątyni, którą jest Jezus. Jezus zmartwychwstając odbudował ją na nowo. Czyli my się do tego przygotowujemy. Przez 40 dni idziemy ku męce Chrystusa. Uwierzyli mieszkańcy Niniwy Bogu, ogłosili post i oblekli się w worę od najstarszego do najmłodszego. To jest opis postu, ale to jest bardzo ważne. To jest mowa o mieszkańcach, a potem będzie mowa o królu. Czyli ten post podjęty przez wszystkich mieszkańców, można by powiedzieć, jest taką oddolną inicjatywą. Jeszcze król w tym nie uczestniczy, czyli władza, góra. Są takie akcje, nawet wielkie, na przykład mobilizacje modlitewne, które są zainspirowane, których początków są ludzie świeccy. Czyli nawet prawie cały kraj się mobilizuje do modlitwy. Doszła ta sprawa do króla Niniwy. Powstał więc z tronu, zdjął z siebie płaszcz, czyli robi dokładnie to samo, co mieszkańcy, obywatele, można powiedzieć, przybrał się w wór i usiadł na popiele. I potem jest bardzo długi tekst dekretu, który ogłasza król. Ludzie, zwierzęta, bydło, trzoda, niech się nic nie jedzą. Bo jak ludzie poszczą, to nie mogą ich nakarmić. Niech się nie pasą i wody nie piją. Ludzie i zwierzęta niech przewleką się w wór, niech żarliwie wołają. I tu jest właśnie opis modlitwy, która ma towarzyszyć postowi. Niech żarliwie wołają do Boga. Czy ma temu towarzyszyć gorąca, intensywna, czyli żarliwa modlitwa. Ale najważniejszym owocem postu jest co? W tym dekrecie to jest. Niechaj każdy odwróci się od swego złego postępowania, złe postępowanie, odwrócić się, i od nieprawości, którą popełnia swoimi rękami. I na końcu jest bardzo, czyli jest to wezwanie do zmiany jakości życia. Odwrócenia się oczywiście od grzechu, ale można szerzej mówić, nieprawości, złego postępowania. I na końcu jest piękne zdanie też dotyczące modlitwy. Kto wie, tak się zaczyna. Może się odwróci i ulituje Bóg, odstąpi od zapalczywości swego gniewu i nie zginie. Tu nie jest żądanie od Boga, że musisz nas wysłuchać. Tak jak to jest dalekie echo tych słów, kto wie, może się Bóg ulituje. No, bądź wola Twoja. No, bo stajemy się na Ciebie, Boże. Jaka jest Twoja wola, taką przyjmiemy. Ale prosimy, odwróć swój gniew i ulituj się nad nami. Amen.